Witam was wszystkich serdecznie. Zbliża się godzina W. Ze względu na to, że jest bardzo dużo dzieci, zapraszamy ich do odbierania baloników, zapraszamy ludzi do zabierania banerów do niesienia, do odbierania potykaczy. Mimo wysokich temperatur jest zapewniona woda, każdy sobie może pójść, napić się, napoić, okryć głowy przede wszystkim, ale mimo wszystko dziękujemy, że tutaj jesteście, bo jeżeli nie wy dzisiaj wyjdziecie, to już nikt za nas nie wyjdzie i nie zawalczy. Mamy stulecie odzyskania niepodległości, a my nadal jesteśmy niewolnikami Kronospanu. Stoimy pod pomnikiem wolności. I niestety mamy tutaj już ponad 20-letni okres okupacji przez firmę Kronospan, która kolejny raz, której kolejny raz udało się oszukać system i nas, prawda? Pozwolenie zintegrowane dla Kronospanu zostanie podpisane, a stały monitoring, który miał być naszym zwycięstwem, okazał się wielką ściemą. Pana prezydenta z nami nie ma, ale pan prezydent będzie miał okazję do wypowiedzenia się pod urzędem miejskim. Pan prezydent będzie tam na nas czekał i żywimy wielkie nadzieje, że powie nam, co do tej pory zrobił i co zamierza dalej zrobić. Ja tutaj tylko mogę powiedzieć ze swojej strony jako nauczyciela, iż wielokrotnie zdarzało mi się, pracując jeszcze jakiś czas temu w gimnazjum nr 1 na ulicy Biernackiego, podczas zajęć wychowania fizycznego, kiedy mieliśmy to z młodzieżą, miałem taką doskonałą pogodę jak dzisiaj i w ciągu 5-10 minut przychodziła sławetna para wodna na boiska, na których prowadziłem zajęcia. I co się zaczynało dziać? No, młodzież w wyniku wysiłku fizycznego, no jak każdy inny człowiek, ma zwiększoną absorpcję tlenu do krwi, dużo większą niż podczas spoczynku. I do czego zaczynało dochodzić? Podczas biegów średnich, biegów długich, młodzież zaczynała mi narzekać przede wszystkim na pieczenie w gardle. Za chwileczkę narzekali na ucisk w klatce. Do czego ta sytuacja doprowadziła? Doprowadziła do tego, że byłem zmuszony, wielokrotnie, zaznaczam, wielokrotnie byłem zmuszony do przenoszenia zajęć z zewnątrz do środka szkoły. Przyjechaliśmy z Żar, razem wspólnie z Szczecinkiem wspieramy was w tej walce z Kronospanem, ponieważ jest to nasz wspólny problem Żar, Mielca i Szczecinka. Dziękujemy wam za to, że możemy z wami być i was wspierać. Chciałbym jeszcze tutaj dopowiedzieć, że w Mielcu i w Szczecinku firma Kronospan posiada tylko 39 emitorów, natomiast my w Żarach posiadamy ich aż 99. Słuchajcie, Żary mają 90 emitorów. 99. Podejrzewam, że jeżeli przeczytałbym ich dokumenty wyciągnięte z Urzędu Marszałkowskiego, po prostu bym się załamał psychicznie. My mamy 40 emitorów na dzień dzisiejszy. Ten Kronospan ma 40 emitorów. Z 12 wydobywa się formaldehyd. Z wielu wydobywa się amoniak. Tam nie ma żadnych redukcji, są znikome. Na dzień dzisiejszy zredukowali pyły, zakupili sobie elektrofiltr, który wyłapuje frakcje pyłowe, a pozostałe gazy lotne przepływają bez zakłóceń. Po to było to urządzenie, żeby nie zakłócało przepływu gazu. To jest najskuteczniejsze urządzenie, które wyłapie tylko i wyłącznie frakcje pyłowe na zasadzie elektrostatyki. Pyły opadną na dół i zostaną ponownie spalone, przetworzone w superkomorze spalania, którą oni nazywają wytwornicą ciepła. To jest taka komora, w której wytwarzane jest 1000 stopni Celsjusza. Tam jest spalany pył drzewny mieszany z olejem opałowym. Proszę sobie to wyobrazić. Przez 20 lat to było bezpośrednio emitowane do naszej atmosfery i wiło się na 30 kilometrów. 3, 2, 1, start! Thank you.
Chcieliśmy dzisiaj naszemu prezydentowi wręczyć nasze petycje i postulaty, które spisaliśmy dzisiaj w nocy. Proszę je, panie prezydencie, powiesić w swoim budynku tak, żeby wszyscy mieszkańcy mogli to przeczytać. I życzylibyśmy sobie, żeby wszystkie zostały spełnione. Muszą być wszystkie razem łącznie spełnione. To są trudne postulaty, ale jeżeli one nie zostaną spełnione, jeżeli przepisy, ustawy i prawo nie zostanie zmienione, firma dalej będzie mogła się rozrastać, budować, modernizować, zwiększać produkcję. Musimy to po prostu zablokować. Szanowni Państwo, pozwólcie powiedzieć, byłem na marszu pierwszym i dzisiaj jestem z Wami. To znaczy, że bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców jest mi naprawdę bardzo dla mnie ważne. Jest dla mnie priorytetem. Wszystkie postulaty będą przeanalizowane wnikliwie na zespole roboczym, który powołałem. W tym zespole roboczym do spraw poprawy jakości powietrza również jest zaproszona strona społeczna. Dziękuję bardzo, że strona społeczna bierze udział w tych rozmowach, trudnych rozmowach. Przecież to sprawa rozwiązania czystości powietrza w Mielcu nie jest łatwą do załatwienia i że w krótkim terminie ją załatwimy. W związku z powyższym bardzo się cieszę i dziękuję społecznej stronie, że bierze udział. Nie może być tak, że nasza władza boi się zakładu, który w ogóle nawet nie jest polskim zakładem. Przyjeżdża sobie tutaj taki kronookupant na teren mieleckiej ziemi i rządzi się bardziej niż u siebie, bo u siebie nie pozwolono by im na takie zanieczyszczenia. W Austrii oni musieli spełnić ogromne wymogi ekologiczne. Nie mogą sobie emitować formaldehydu w powietrze. My nie zgodzimy się na trudność. Nie ma na to słowa. Jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, że trzykrotnie zapraszałem firmę Kronospan tutaj właśnie do Urzędu Miasta i trzykrotnie odmówiła, żeby przyjazdu tutaj. Dwukrotnie pan przewodniczący Rady Miejskiej również zapraszał i Państwo nie przyszli na to spotkanie. Powiedziałem, że na ostatnim spotkaniu, że mam ograniczone zaufanie do firmy Kronospan. I przy wszystkich Państwu to dzisiaj powtarzam, mam ograniczone zaufanie do tej firmy. Z naszej strony, czyli ze strony społecznej, w żaden sposób nie odpuścimy trzymania tej ręki na pulsie. Rzeczy, które mają... Brawo!